Cześć. Odpalamy grę. I mamy. Będziemy ostatecznie odbijać miasto. Będziemy musieli dowódcę zabić. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, no dużo ich powybijałem, co nie? No Montera jest duża. Nie wiem, na jakiej zasadzie procentowej to działa. Z 80% trzeba wybić? No ale dosyć pograźna suma. Dosyć pograźna suma. Może 75? Nie wiem, tak naprawdę ciężko to powiedzieć. Bakareszt pokazują. A, dobra. Tu nie ma czasu na pierdoły. I tak robimy. Ale potem będziemy mieli zbierania w chuj. Bo ja tutaj bitwę toczę, kurwa, na 20 frontach. W 20 miejscach. Jak jest stąd wyjdę teraz? Ja pierdolę, jak jest stąd wyjdę teraz? No chodźcie. Poważnie się zastanawiam, jak jest stąd wyjdę. Dobra, weźmy łuk. Kurwa, metały jebane. Może jakiś czar fajny? Nie, mam nic takiego. Nie, mam nic. Ale się zabiję stąd. Znaczy, inaczej, ja stąd nie wyskoczę. A wiecie, jak można zrobić? Fajnie? Tak. Tak można zrobić. Fort umarł. Nie wiem, czy ja i tak dam radę na tego Wereka. Widzieli mnie. Nie ma go! Nie ma go. Tu mamy mały problem. Bo nie wiem, gdzie on jest. On jest z nimi? Tych orków już nie zostało dużo. Ogólnie. Skąd to? Oni tam gdzieś są. Tylko jakim cudem ja taką grupkę zabiję? O, tu są jeszcze. Mistrz Ashton. Mówiłem, że drugi raz będę musiał go zabić. Zaraz upuszczę. Czyli teraz jeszcze najemnicy, co bronią miasta. Niektóre postacie takie równe były. Nie? No ale cóż. Życie. Polityka, wariaty. Cóż, przynajmniej masz przy sobie złom. Jak śmieszne. Ugh.
Kurwa, kolejny. Korszak. Znowu mnie stąd wypędzili, z tego pierścienia. Najpierw to ja tu je odbijałem, a teraz tu wróciłem. Długo trwa to odbijanie. To ja pamiętam, jak Fering będzie najlepsze. Czy Klan Młota. Klan Młota też. Kurwa, to będzie od chuja tych odbijań. Takich właśnie walk. Dlatego czary się przydają. W takich walkach czary się przydają. Najgorzej, jak jeszcze szamani dochodzą. Kurwa, patrzcie, ile ich jest. Myślałem, że tylko tamci orkowie, a tu się okazuje, że jeszcze najemników jest sporo. Oni mi gdzieś poznikali. Więc jeszcze myślę, że jakieś nawet 30 ich może być. Czyli kurwa, ja ich zabiłem już z 60. Ich jest od chuja. Ich ciągle przybywa. Dobrze. Lepiej ze mną. Dobrze, wariacie. Jak wodza jeszcze nie zabiłem. Myślę, że Sirna będzie dużo łatwiejszy od Montery. Tam jest mało ich. My sami mówili, że orków jest mało. A tu będzie zbierania. Zaraz. Ani kroku dalej. Ani kroku. Musiałem grę wczytać, dlatego ten głos ma tyle życia. Kurwa, chuju. Teraz nie będę miał eliksirów. Tak naprawdę. Gdzieś tak dalej pójdzie. No to ja już więcej miast nie mogę odbijać, to jest ostatnie. Ja jeszcze damy radę. Mamy jeszcze jakieś tam miasta. Nie mam pomysłu już. Wszystkie moje karty, no kurwa, łuk i tak dalej. Ja nie wiem, kurwa, co, no deszcz. Ja wiem, że jakbym poszedł bez starą magię, miał deszcz strzał, to ja bym to zajebał chwilę. Ale nie mam. Tylko pytanie teraz, czy mój bid był dobry. Czy tak naprawdę nic nie tracę jeszcze? Nadal mogę iść po starą, więc kurwa mać, chuje. Chuje głupie. Zatrzymaj się, Mora. Ile was jest? Ja pierdolę. Czy to się kurwa zapłakać idzie? Jak patrzę, ile ich kurwa tutaj jest.
Ja boję się ich, kurwa, boję się ich. Po prostu się ich, kurwa, boję. Dziwi mi się ktoś? Patrzcie, ile ich jest. Każdy z nich ma lepszy pancerz ode mnie. Wiem, że mnie zabijecie. Łuki strzały, no to jeszcze mogę wykombinować. Ale będzie potem zbierania, masakra. To akurat nie problem, zbieranie. Wygranie to jest problem. Strasznie dużo życia tracimy. No nie, patrzcie jak przyszedł frajer jebany na porzeczki i spierdolił. Ale mi był to sprzedał. Się zbełtałem, kur. Życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz z brodą. Czasem, kurwa, się pożalić, ale spier... Ta gra wysysa ze mnie życie, naprawdę, wysysa ze mnie pierdolone życie. Tylko nie wiem, czy sobie po trójce może nie zagrać. Albo w czasie trójki nawet czwórkę jeszcze nie zagrać. Chuj wie, nie wiem, nie wiem. Bo mnie ta trójka wykończy. Jak ja będę musiał wszystkie rzeczy te robić i sobie pomyślę, to ja tutaj pierdolca dostanę. Nie wiem, co mam robić, kurwa, nie wiem. Jest w chuj, w chuj. We gardzie jeszcze czegoś szło. Lepsze jest to, że ja nie mogę... Nie wiem, nie mam pewności, czy te zwłoki zapisały się. No ale fajnie już by było to zakończyć. Zapisujemy grę. Zapisujemy grę. Dobra, i tu już można uciekać. To zabiłem dwóch. Bełty jebane. Przestań! Ani kroku dalej! Popatrzcie, ile mi ich goni. Zaraz upuszczę cię. Nie, siebie za łuk. Brakuje mi pomysłów powoli. Rozerwę cię na strzępy. Brakuje mi pomysłów. Gorsze jest... O Boże, jeszcze tu są!
Widzę, że ja znajduję wszystkich kurwa orków w tym... w tej jebanej monterze i się zaraz okaże, że ich jeszcze jest ze 40. Nie wierzę w to. Godzinę odbijasz monterę. Fernik, będziesz kurwa 4. A kiedyś to było takie łatwiejsze. Naprawdę było łatwiejsze. Urżnę ci łeb! Oni kurwa tak komputerowo chodzą czasem. Jego nie zabiłem? Może zabiłem go, ale 40 sekund temu. Także go nie zabiłem oficjalnie. Nie w tym save'ie. Znowu na farmę. Trzeci raz idziemy na farmę. Zataczamy koło. Dosłownie zataczamy jebane koło. Nienawiści. Ani kroku dalej. A bliżej? Nadal rząd, możesz przestać. Jest w miarę okej. Dobra, pobiegnijmy sobie jeszcze raz do tego, na górkę. Wyobrażacie sobie przejść tą grę bez takiego jedzenia przy brokach? Bo ja nie. Lepiej ze mną nie zadzieraj. Ani kroku dalej! Ze mną nie zadzieraj. Jak śmiesz mnie atakować? Pokazałeś mu, nadal rządzę. Ta walka długo nie potrwa. O Boże, kolejni. Tylko to już jest chyba ostatni miot. Bo jest wódz. Porąbię cię na kawałki. Warto by było zatruć te ostrze. Jak teraz patrzę. Rozerwę cię na strzępy. To jest Siban dowódca. O, elitarny wojownik. No nie, no nie chciałem, bo był ranny i teraz... Bo tych elitarnych tu mają 150 expo, chyba jest. Bez kitu, jak mi kurwa nie starczy czasu. No, powiem ci tak, na ograbienie czasu mi już nie starczy. Kurwa, to jest pojebane. To jest pojebane. Ile czasu ja odbijam monterę? Właśnie szykuję 130 odcinków, kurwa, serio. Zajebiście, nie? Wrzucony jeden dopiero na YouTubie. Nagrywany 30 któryś. Zrenderowany 20. Już mnie czeka to, kurwa... Rok mi, kurwa, na tym YouTubie czeka. Chodź tu, kurwa, Sanford, ja pierdolę, debilu jebany.
Zabijemy go, chodź. Możesz przestać? Słabo może. Jak pozapierdalał Warek. Pseudonim Darek. Zatrzymaj się. Porąbię cię na kawałki. Tych elitarnych jest dużo. Tych zwiadowców tu można cisnąć. Ale ci elitarni są mocni. Urżnę ci łeb. Ci elitarni dużo potrafią przeżyć. U buntowników to by była 1/3 tego, czyjcie. A weźmy te może ósemki, dodajmy. One będą obalały naszych przeciwników, prawda? Warek. Pseudonim Darek. Zabijmy tych dwóch elitarnych. Kurwa, chciałem to w jednym odcinku robić, to by odcinek trwał godzinę. Z ograbianiem Potera. Dobra, mogę iść na wodzę. I myślę, że po tym wodzu to będzie koniec. Chodź do mnie, Sfelu. Super walka, co? Ja zapisałem grę? Chciałem na początku nazwać ten odcinek Śmierć Warka, bo tak on się nazywa, nie? Ale potem, teraz jak na to patrzę... No nie, no fajnie, nie zapisałem gry. Nie zapisałem kurwa gry, czajcie? Jak to tak mogłem zrobić? Kurwa, nie zapisać pierdolonej gry przed kurwa.
tym osłem. On ma kuszę? To czemu tyle czasu jej nie używał? To nie zabija. No, to nie zabija. Dobra, i teraz możemy zawalczyć z tym, a potem z Warkiem. Może ja zapisałem, tylko ich obalającymi strzałami zabiłem. Nie wiem. O to chodziło. A i doświadczenie za resztę też dostajemy. Super. Kurwa, czeka mnie takie ograbianie tutaj. Aż zapiszę normalnie grę. Masakra. No to taka godzina odbicia. Montary. Kurwa, to tak jakbym Korinis odbijał się, czuję. No duże miasto. I liczę na dużo fantów. Wody już nie mam. Strzały. Łuk myśliwski. Ile dostałem reputacji buntowników? Czy jeszcze nie dostałem dopóki... 34 mamy. No to do 40 niedużo brakuje. Powiem wam szczerze. Więc to odbijanie... No dodaję reputacji, tak? Dodaję. Zastanawiam się, czy... Ci wszyscy... Elitarni buntownicy... Też musieli tyle robić dla buntowników, aby zasłużyć sobie na taki pancerz. Wydaje mi się, że kurwa nie, a my zrobiliśmy już wystarczająco dużo chyba. Jeśli chodzi o te smoki, śniącego... Czepiam się. No ale wiecie, to jest gra. Kolego, wypierdalaj stąd. Się zdziwiłem, naprawdę. Kurwa, bomby. Dobrze, że mnie nie zajebali tylko. My się tu pobugowali. I mnie nie zaatakują najlepsze, bo oni uciekają. Bo tak zaprogramowani. Przy okazji exp z nich. Chociaż ja i tak już raz z nich dostałem, za to, że oni uciekli. Tak mi się wydaje. A teraz zostaje drugi, także XD. Który mam poziom? 34. W co chcę dodawać? Wydaje mi się, że w zdolności... Chociaż... Czekajcie. Czy ja nie chcę właśnie w alchemię dodać? Czy ja nie chcę może w alchemię dodać? Strzał mamy sporo, także... Strzały się nie trzeba marki 600. Także to rośnie, nie maleje. Dokupuję regularnie, kiedy mogę.
Myślałem, że już pomyślnie spierdolił, ale jednak nie. Alchemii mamy 37. Do zatrutego ostrza brakuje nam 7 punktów, więc myślę, że nie chcę jeszcze tego dodawać, bo mogę znaleźć jakiś pulpit, kupi jeden. I on mi doda 3. I wtedy bym musiał dodać tylko 5, a nie dodać 7. Chociaż, kurwa, sprzedałem te pierścienie alchemików. No, niestety. Niestety tak. Dodawały do alchemii, to mogłem na przykład je założyć, nauczyć się alchemii, czy zatrucia ostrzy. A tak będzie trzeba troszkę bardziej kombinować. Dobra, tu byłem już. Także mamy z głowy dopiero co najwyżej zamek. Już jeszcze tu się znajdą jakieś zakamarki na pewno. Zakamarki, fajne marki. XDDDDD, co ja pierdolę. Dobra. Tutaj. Pieczone chrząszcze. Zjedzmy sobie jedno mięso. O, są paczki z bronią. Są paczki z bronią. To nas interesuje. Gulasz, woda, chleb, woda, chleb. Wino. Myślałem, że tu będą mieli takie halabardy i tak dalej, bo często orkowie mają coś takiego na halabardy. Jakiś taki, powiedzmy, składzik i łóżka, i to wygląda ładnie, a nie kurwa taka nora jak tutaj. Dobra, stąd możemy spierdalać. Wiemy o tym w okarze jeszcze. Eliksirów widzicie, ile już zdobyłem, a czy stworzyłem też dużo. Niewolnicy wszyscy umarli. Niestety. Nie udało się. Nie udało was się uratować. Buntowników też trochę umarło. Te piły i tak dalej będę musiał nakupić. Łopaty. Bo potrzebują w Węgardzie. Rusza gasz. Muszę sobie przypomnieć, gdzie ja z nimi walczyłem. Na pewno walczyłem na arenie. Wszędzie walczyłem z nimi tak naprawdę. Wszędzie z nimi walczyłem. I gdzie są trupy? Chodzi o to. Bo ja te miecze sprzedam za taką sumę. I właśnie chodzi o to, że odbijając te wszystkie miasta, bardzo można się wzbogacić przez fanty, które zdobywamy. Ale ja nie tylko okradam, powiedzmy, miasto orków, bo na początku, jak ja jestem w mieście, to ja i tak to okradam, nie? Ale ja też okradam buntowników. O, mamy uleczenie ran, to lubię. Mnóstwo hajsu. No szkoda, że tych właśnie asesynów musiałem zabić, że nie mogli mi pomóc. Te asesyny takie sprzedajne, kurwy, byle hajs był. No ale hajs mają. Tu jest kolejny orkowy. Patrzcie, ile mamy broni. Zobaczycie, same miecze półtore ręczne sprzedajemy za około 5000. Znaczy mają taką wartość, sprzedamy to taniej oczywiście. Ale ile rzeczy tu znajdziemy, ile rzeczy tam znajdziemy. No, narobi się tego trochę. Dobra, czy tutaj nie ma żadnych trupków? Są trupki. Są elitarne najemniki. A tutaj już nie powinno bardzo być. Na tym save'ie akurat nie zabijałem tutaj. Widzicie, chodziło o to, żeby tego warka zajebanego zabić. A
ten Denis właśnie z tamtej farmy odległej, on mnie znalazł? Znaczy, a no my tam nawet nie dobiegliśmy na początku. Nie wiem, może być. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale widzicie, miałem takie założenie, żeby na początku osłabić trochę tak pojedyncze jednostki. No udało się, ale jakoś mega dużo to nie pomogło, prawda? Zabiłem tam raptem 5-6. Potem wybrałem już opcję dialogową, żeby rozpocząć rebelię. Się wkurwiłem. Dobra, będę miał paczki z bronią. Także na ten pancerz można już ostrzyć zęby, uważam. Jak nie, to jeszcze tam młotki nakupimy tym buntownikom, żeby mnie lubili, żeby mieć repkę i tak dalej. O kurwa, patrzcie ile tu rzeczy. Niewolnik zginął, strażnik zginął, ten zginął. Jeszcze z tym nie gadamy. 1500, 1,8 koła miał XD, niewolnik. Tu jest mój domek, tu jest Marika, Mariku umarł na farmie. Szkatułę ma. Zapiszmy grę. Także widzicie, jak to wygląda. Cape Dan było no mniejsze, tak? Zresztą tam też się dosyć długo męczyliśmy. To powinno nam dużo łatwiej przychodzić. Sęk w tym, że właśnie jeśli zabijecie dowódcę, to już podpadają morale przeciwników. Najlepsze są właśnie nagrody z tego wszystkiego. Bo te miecze półtororęczne przede wszystkim są dużo warte. Tu w ogóle zdobyliśmy repa dla Bensali XD. Dobra, i jakie miałem plany na ten? A, pomóc Węgardzie i tak dalej. Dobra, to wiecie co? Myślę, że sobie ogarniemy jeszcze ten domek i w następnym odcinku tu wrócimy zbierać fanty. Bo tu ile wody jest. Na górze, widzicie? Wina wody. Wody, wina. Wody, wina, wody. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy zbierać z powrotem rzeczy i pomożemy w Węgardzie. Kolejna kartka z odcinkami zakończona.